dzisiaj opowiem Ci o jednym z błędów, które często widzę na stronach. Mam na myśli niepotrzebne kroki, jakie musi wykonać użytkownik, by wykonać działanie na Twojej stronie. Ilość pracy, jaką użytkownik musi wykonać, powinna być minimalna. Jako pierwszy, najprostszy przykład podam Ci wyszukiwarkę Google'a i zauważ, co się dzieje. Po wejściu od razu jesteś tutaj, fokus kursora przeniesiony jest w pole formularza. Od razu możesz zacząć wpisywać zapytanie. Nie musisz klikać w to pole, nie musisz go zaznaczać. Może i nie jest to męczące, ale eliminacja wszystkich drobnych kroków prowadzi do krótkich i prostych celów w Twoim interfejsie. Na pewno i w Twojej aplikacji czy też stronie znajdzie się jakiś formularz, gdzie możesz ustawić taki automatyczny, można powiedzieć, fokus. Często może to być wyszukiwarka na głównej stronie, czy też formularz zapytania. Jeśli na przykład jest w sekcji górnej, w sekcji Hero, to jak najbardziej można spróbować ustawić od razu tam fokus wpisywania. Im mniej dodatkowych pól, zbędnych informacji, walidacji i kliknięć, tym lepiej. Oznacza to redukcję zbędnych pól na poziomie formularzy, zwłaszcza na poziomie formularzy, ponieważ często formularze niestety na stronach i w sklepach internetowych są za bardzo rozbudowane. I mamy tu przykład. Kiedyś właściciel firmy budowlanej zapytał mnie, dlaczego powinien usunąć ze swojego formularza na stronie obowiązkowe pole imię i nazwisko i dlaczego pole telefon powinno być opcjonalne. Przecież na początkowym etapie chodzi głównie o pozyskiwanie chociaż jednego kontaktu do klienta. Nieważne, czy będzie to mail, czy będzie to telefon, chodzi o to, by klient po prostu wysłał pierwsze zapytanie. A takie obowiązkowe pole telefon może odstraszyć, ponieważ nie wszyscy chcą na początkowym etapie podawać telefon. Często zbierają najpierw oferty i wysyłają zapytania do kilkunastu firm i nie chcą podawać swojego telefonu. Tak więc rezygnacja z pól, a właściwie z tej obowiązkowości tutaj podawania tego pola, jest lepszym pomysłem niż wypełnienie go, przymuszenie go właściwie do wypełnienia. I tak samo pole imię, no bez sensu tutaj ktoś obowiązkowe, wymaga obowiązkowego pola imię. Eliminacja niepotrzebnych kroków to również wspomaganie się ustawieniami domyślnymi, na przykład na stronie zamówienia zaznacz domyślnie najczęściej wybieraną formę wysyłki. I kolejny przykład, który widzę bardzo często, dotyczy formularzy w sklepach. Chodzi o kilkukrotne wypełnienie tych samych pól. Mamy tu przykład pewnej strony, już jesteśmy na stronie zamówienia i mamy tu, zobacz, sekcję, właściwie ciężko to nazwać sekcją, ale przyjmijmy, sekcję logowania, gdzie musisz podać w logowaniu swoje imię i nazwisko i dwukrotnie adres mailowy. Schodząc niżej w formularzu, ok, ponownie musisz podać swoje imię i nazwisko. Idąc jeszcze niżej, gdy zaznaczysz, chcę dodać dane do faktury, to automatycznie musisz ponownie wypełnić to pole. Nie ma tu, że na przykład dane do faktury pobierane są tutaj z pierwszej sekcji. Tak samo imię, nazwisko nie jest pobierane tutaj z pierwszej sekcji. Zobacz, ile tutaj musi pól uzupełnić użytkownik, ile kliknięć musi wykonać, zanim złoży zamówienie. Większość tych pól jest po prostu tutaj wymaganych, jak informuje nam tutaj czerwony napis. Ok, idąc tym tropem, chyba nie muszę Ci mówić, że po zalogowaniu, jeśli masz powiedzmy konto w tym sklepie, to fajnie jakby sklep zapamiętywał profil, tak? Czyli automatycznie uzupełniał, zalogujesz się i automatycznie masz te dane uzupełnione, ale też, tak jak mówiłem, zaznaczał
domyślne opcje dostawy i płatności, po prostu twoje ostatnie wybory, tak? Jeśli ostatnio w ostatnim zamówieniu został wybrany na przykład kurier, to automatycznie tutaj w tym nowym zamówieniu też to będzie zaznaczone i tak samo tutaj ostatnia płatność również powinna zostać pobrana jakby z historii zamówienia. Tak jak mamy tutaj, automatycznie zaznaczone są paczkomaty i automatycznie wybrana metoda płatności blikiem. Kolejny przykład ponownie dotyczy sklepu. I teraz mamy taką sytuację, że są to buty. I powiedzmy, że dopiero zaczynasz poszukiwania butów i nie wiesz jeszcze, jaki chcesz kolor. Czy musisz wejść w każdy produkt, klikać w każdy produkt, by zobaczyć, czy kolor będzie odpowiedni i w ogóle, czy jest dostępny ten kolor, tak? Przeklikanie wszystkich butów, wszystkich tutaj stron będzie męczące. Owszem, możesz zastosować filtry i zaznaczyć na przykład, że szukasz tylko brązowych, ale nie widzisz, jak one, jakie mają warianty, tak? Czy mają rozmiarówkę i tak dalej. Musisz kliknąć dokładnie w dany but. I fajnie to tutaj zostało rozwiązane, gdzie mamy tak zwany szybki podgląd. Zobacz, klikamy i od razu widzimy, jak dany but może wyglądać w danej kolorystyce. Tak? Filtry nam tego nie pokazują. Możemy wybrać brązowy, ale do końca nie wiemy, jak to wygląda i musielibyśmy wejść, kliknąć, a tak mamy szybki podgląd. Nie musimy wchodzić na podstronę produktu, by zobaczyć, jak to będzie wyglądać i czy akurat ten rozmiar jest tutaj. To oszczędność tak naprawdę wielu kliknięć. Przenoszenie użytkowników na nową stronę oznacza, że muszą wykonać jakiś ruch, jakieś kliknięcie, tak? I muszą później z powrotem znów wykonać kliknięcie, by powrócić do poprzedniego stanu. Stara się stosować kontrolki, które zachowują kontekst z oryginalnymi danymi, jak na przykład rozwijane listy, okienka właśnie modalne, szybkie podglądy. I kolejny podobny przykład, strona z kursami. I załóżmy, że nie chce ci się przeglądać każdego kursu, tak? To masz tutaj szybki podgląd i zobacz, możesz przeglądać sobie, co tam się w nim znajduje. Najważniejsze informacje, a dodatkowo możesz od razu dodać do koszyka, czyli nie musisz jakby przechodzić na stronę każdego kursu, by dodać go do koszyka. Możesz to zrobić w szybkim podglądzie, tak? I na koniec jeszcze jeden dosyć oczywisty przykład, listy rozwijane, gdzie też możesz wybrać domyślną opcję. Tak jak w tym wypadku, mamy domyślną opcję od najnowszych. Zapewne większość ludzi właśnie tym sposobem tutaj sortuje sobie ogłoszenia, by zobaczyć właśnie na górze od najnowszych. Ale tutaj uważaj, jeśli stosujesz tą listę rozwijaną do ustawień, czyli tak jak w tym wypadku mamy ustawienie od najnowszych, to jak najbardziej możesz wybrać taką, powiedzmy, już zaznaczoną domyślną opcję. Ale jeśli korzystasz z listy rozwijanej do zadawania pytań, to lista rozwijana nie powinna zostać wypełniona, tak jak w tym wypadku. Budynek, musisz określić rodzaj budynku, tak? Widzisz, masz tą listę niewypełnioną, pustą i dopiero musisz ręcznie to wypełnić. Ponieważ gdy wypełnisz tego rodzaju listę, która o coś pyta, to użytkownik może przeoczyć jakby odpowiedź na nią, tak? Bo będzie myślał, że już na nią odpowiedział, a tak widzi, że nie została ona wypełniona. I to tyle, jeśli chodzi o te kilka przykładów na to, jak usuwać niepotrzebne kroki, jak je redukować w interfejsie. Tak naprawdę jest tego cała masa, a to tylko kilka
wybranych. A jeśli ty masz jakieś fajne przykłady, to jak najbardziej napisz komentarz.